mamy za zadanie obliczyć najmniejszą wspólną wielokrotność liczb 30 i 25. Poszukajmy najmniejszej wspólnej wielokrotności za pomocą rozkładu tych liczb na czynniki pierwsze. Wyraźmy 30 jako iloczyn liczb pierwszych. 30 to jest inaczej 2 razy 15. 15 to liczba złożona, rozłóżmy ją dalej na czynniki pierwsze, to jest inaczej 3 razy 5. 3 i 5 są liczbami pierwszymi. W związku z tym 30 w rozkładzie na czynniki pierwsze to 2 razy 3 razy 5. Przejdźmy do liczby 25. Rozłóżmy ją na czynniki pierwsze. 25 to inaczej w rozkładzie na czynniki pierwsze 5 razy 5. Czyli 25 równa się 5 razy 5. Aby odnaleźć teraz najmniejszą wspólną wielokrotność tych liczb, musimy zrobić tak. W drugiej liczbie skreślamy te czynniki, które są już w pierwszej. W pierwszej mamy 2, 3 i 5. Tutaj mamy 5 i 5. Jedna piątka już była wcześniej, w związku z tym tą piątkę wykreślimy. A wszystkie czynniki nieskreślone, czyli 2, 3, 5 i tutaj 5, pomnożymy przez siebie i otrzymamy najmniejszą wspólną wielokrotność. Sprawdźmy. Przepisujemy z pierwszej liczby 2 razy 3 razy 5. Zwróćcie uwagę, że to jest po prostu 30. Z tej liczby przepisujemy 5 razy 5. Zwróćcie uwagę, że te dwie piątki dają nam 25. Iloczyn tych liczb to jest 30 razy 5, czyli 150. Zwróć uwagę, że jeśli nie byłoby któregokolwiek z tych czynników, to liczba, która by wyszła, nie byłaby podzielna jednocześnie przez 30 i 25, czyli nie byłaby wielokrotnością 30 i 25. Chciałam zwrócić jeszcze Waszą uwagę na słowo najmniejsza. Mówimy o najmniejszej, zapiszmy najmniejszej, najmniejsza wspólna wielokrotność. Kluczowe jest tu słowo najmniejsza. Dlaczego? Dlatego, że wielokrotności możemy mieć bardzo dużo. Chodzi nam o tą, która jest najmniejsza. Czy istniałoby coś takiego jak największa wspólna wielokrotność, jak myślicie? Dobrze myślicie. Nie ma czegoś takiego jak największa wspólna wielokrotność. Te wielokrotności idą w nieskończoność, w związku z tym zawsze będzie można wybrać większą wielokrotność. Pamiętajcie, mamy coś takiego jak najmniejsza wspólna wielokrotność. Zapraszam do ćwiczeń w serwisie Khan Academy.